Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Smoko. Zapraszam na materiał, na playlistę MotoFan. Moi drodzy, tematem dzisiejszego odcinka będą samochody Formuły 1 z lat 70. Ja konkretnie będę jeździł Fordem. Natomiast będziemy jeździć, ścigać się, rywalizować na torach Formuły 1 znanych współcześnie, które są obecne w aktualnym kalendarzu Formuły 1. Na początek jedziemy tor Spa Belgii. No i moi drodzy, zaczynamy. Fordzik pochodzi z roku 1969 i zaczynamy to szaleństwo. Oczywiście zawody składają się, moi drodzy, z 6 wyścigów, natomiast w materiale zademonstruję Wam tylko i wyłącznie wyścigi na torze Formuły 1. No ale na razie pozycja nie jest jakaś mega. Moi drodzy, Forza Motorsport 7, ustawienia Ultra, rozdzielczość 2560x1440, czyli materiał na kanale będziecie mieli w 1440p jak najbardziej. I moi drodzy, materiał będzie z HDR-em. Masakra, tutaj na tym torze się utrzymać tym bolidem. No, jedziemy, walczymy. Rywalizacja pełną gębą. Musi być. Nie odpuszczamy. Oj, oj. Tam wejście na ten piasek i spadek na 8 lokatę. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest źle. Bardzo źle. Ale jeszcze walczymy. No ale... Wow. Trzeba patrzeć na te czerwone strzałki z hamowaniem, kiedy one się pojawiają. Dobra, mamy 7 lokatę. Bardzo się ślizgają te bolidy. Ale podoba mi się to, że widać te zniszczenie w bolidzie. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Tutaj po prostu widać. Walka, moi drodzy, walka na całego. Wątpię, że wygramy ten wyścig. Bo trochę bolid ciężko utrzymać na torze. Przez to, że on się bardzo ślizga. Jakby bardzo ciężko go utrzymać na torze. No, sami widzicie. Ja lekko skręcam, a on momentami pojawia się poza torem. Trzeba walczyć, nie możemy odpuszczać.
pięknie, pięknie. Wszystko idzie pięknie. Kapitalnie. Tylko szkoda tego miejsca. Szkoda tego miejsca. Jest tu nerwowo po prostu. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli chodzi o miejsce oczywiście. Chcę ci kasy końcowej. Okej. Okay. Siódme miejsce. Szału nie było. Wpadłem na czwarte miejsce w rankingu. No moi drodzy, następny tor to Autodromo Nazionale Monza. Następny tor mamy na słynnej Monzie we Włoszech. Także będziemy teraz rywalizować. No i moi drodzy, rozpoczynamy wyścig na Internazionale w Monza we Włoszech. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Przede wszystkim trzeba będzie uniknąć karambolu. Dobra, jakoś się udało wetrzeć. A są wypadki na torze. Zdarzają się. Moi drodzy, Forza Motorsport 7 już była dla mnie piękna na Xbox One S. Ale na PC-cie no, ona się stała jeszcze piękniejsza. Dobra, mamy trzy okrążenia. Jest szóste miejsce. Dobra, już jest piąte. No powalczmy o zwycięstwo. No, tor przeze mnie znany z serii gier F1. Ale Monza też jest Gran Turismo. Właściwie prawie w każdej grze wyścigowej występuje tor Monza. Bardzo popularny tor. Drugi najstarszy tor, na którym odbywają się zawody Formuły 1 zaraz po torze Silverstone. Blisko podium, blisko ta czołówka. Opowiem wam szczerze, w tych wcześniejszych wyścigach, które nie będą na materiale, bo to one się odbywały na torach, które nie są w kalendarzu Formuły 1. No, nauczyłem się trochę ten bolid opanowywać i no, odniosłem zwycięstwa. Ale to nie były takie przekonywujące zwycięstwa. Ale zobaczymy, jak będzie na Monzie. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo dobrze, że będzie kapitalnie. Przeholowałem. Ale udało mi się wydatować do presji. No i śmigam, moi drodzy, po zwycięstwo. Po zwycięstwo na tym torze. Trzeba. Trzeba powalczyć. A? Hamowanie. Na spokojnie. Przecież nikt nas nie goni. Zachować pełną koncentrację, żeby nie popełnić żadnego głupiego błędu, który mógłby tutaj wpłynąć na bardzo dobry wynik.
Okej. Finałowe okrążenie. Oj, tam ktoś miał defekt. Ale na szczęście to nie my. Na szczęście to nie nasz bolid. Walczymy, walczymy. Ło! To się pan rozpędził? Ale jest bardzo, bardzo dobrze. Oj, co ty, zauważam, że mam takie drobne przecinki, ale nie wiem dokładnie, czy to jest wina gry, czy wina programu zewnętrznego. Może po prostu za wysokie ustawienia dałem do programu do nagrywania. Zweryfikujemy po nagraniu. To może być tego przyczyną. Ale na szczęście nie wpływa to jakoś mega na rozgrywkę. I moi drodzy, jest pierwsze miejsce. Zwycięstwo. No i bardzo dobrze. To mnie cieszy. To jest Ford Hub 3 z roku 69. I w klasyfikacji awansowałem na pierwsze miejsce. Moi drodzy, ostatecznie te mistrzostwa wygrałem, ale czułem lekkie rozgoryczenie, lekkie rozczarowanie, ponieważ tylko dwa wyścigi całego tego turnieju odbywały się na torach, które są obecne w kalendarzu Formuły 1. Także materiał krótki. Myślałem, że naprawdę zrodził się pomysł na bardzo ciekawy materiał, no ale Forza mnie tutaj zaskoczyła małą ilością torów. Więc materiał krótki, taki podglądowy. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś takiego ciekawego się tu jeszcze trafi w Forzie z klasykami na współczesnych torach i odcineczek będzie dłuższy. Także na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!